Szósta edycja turnieju imienia Andrzeja Krawczyka oraz Michała Piotrowskiego stanowi bardzo dobry podtekst, aby upamiętnić szczególne osoby, a także stanowi doskonałą okazję, aby przygotować pierwszoligowe kluby do inauguracji sezonu 2022-2023. W hali gier AWF przy ulicy Maremąckiej zmierzyły się zespoły z różnych kategorii wiekowych. Junior młodszy, senior, a także była jedna drużyna w kategorii Masters. Ale po kolei. W piątek zmierzyły się kluby, które rozgrywały swoje mecze w kategorii młodzieżowej. Pierwsze miejsce ostatecznie przypadło gospodarzom, Asetesowi AWF Warszawa. Następnie miało miejsce seria sparingów drużyn, które za tydzień zainaugurują zmagania pierwszej ligi piłkarzy ręcznych. Są to także AZS AWF Warszawa, Orlen 2 Wisła Płock, Mazur Sierpsk oraz Juran Ciechanów. Ostatecznie to właśnie zespół z Ciechanowa sięgnął po pierwsze miejsce. Orlen Wisła 2 Płock zajmuje miejsce na drugim stopniu podium. Trzecie miejsce przypadło drużynie z Sierpca, a ostatnie miejsca drużynie gospodarzu. Po zakończeniu serii tych spotkań w sobotę miało miejsce jeszcze jedno bardzo ciekawe spotkanie, mianowicie reprezentanci AZS-u AWF Warszawa, czyli ci, którzy aktualnie grają w zespole akademików, zmierzyli się z drużyną złożoną z zawodników, którzy są już na sportowej emeryturze. Spotkanie to przyciągnęło bardzo dużo ludzi, ponadto było wyrównane do ostatnich minut i naprawdę nie zawiodło zarówno pod względem poziomu, jak i emocji. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejne spotkanie z udziałem piłkarzy ręcznych, które będą mieć miejsce na antenie Sportowa TV. Zapraszam na transmisję zarówno na YouTube'a, jak i użytkowników telewizji kablowej, by nasze mecze oglądały właśnie w kablówce. Ja nazywam się Krzysztof Pawszkiewicz, kłaniam się nisko, do usłyszenia na następnych transmisjach Sportowa TV. Dziękuję bardzo.